nowa runda, stare cele, ale myślę, że będzie dobrze, Zespół się mocno nie zmienił, doszło do nas tak naprawdę dwóch ludzi. Myślę, że to jest jakościowo, oni nam podniosą poziom i będzie dobrze. Mamy mocny zespół, czujemy się naprawdę mocni i atmosfera jest w szatni fantastyczna, to się nic nie zmienia od kilku lat w Arce i myślę, że w tym należy upatrywać, w tym tkwi nasza siła i wierzę w to, że tutaj nic się nie zmieniło i ta ekipa będzie mocna również na wiosnę. Widziałeś, co było w Szczecinie? No tam w Niemczech nie ma szans na taką murawę, jak jest u nas. To mówię tylko oficjalnie na telewizji. Chciałbym zaapelować, czy jest w Polsce jakiś fachowiec od murawy? Jeśli tak, to zapraszamy go do Gdyni. No i tyle, no co tu powiedzieć, no. Nie, no Polis zawsze na rzeka, pamiętaj, no, kurwa, zawsze. Nie ma szans, że do czwartej Bundesligi jest taka, no nie ma szans. Nie, no ale po... Chcę jechać do czwartej Bundesligi, sorry. Niech jedzie. No ale jednak, ale dobra, ale coś się okazało i jednak... Z Lechem Poznań w lice jeszcze nigdy nie wygrałem, co więcej dwukrotnie zwalniano mnie z innych klubów, bo z Lechem Poznań to nie moje słowo, chociaż ja też, panie trenerze, z Lechem Poznań nigdy w lice jeszcze nie wygrałem, to słowa trenera Leszka Ojrzyńskiego. Czy pierwszy mecz rundy wiosennej to dobry czas, by wreszcie w lidze Lecha dorwać? Najwyższy czas. Chciałoby się to zrobić. Jeszcze dodajmy, że z Lechem przeżyłem najwspanialsze chwile w swoim życiu trenerskim, bo na Stadionie Narodowym zdobyliśmy Puchar Polski właśnie w konfrontacji z Lechem Poznań. Ale w lidze szło wiele, wiele, wiele gorzej. No i dzisiaj przychodzi nam się tu zmierzyć i wszystko będziemy chcieli zrobić, żeby wygrać, bo to przyjdzie nam też. Pojawiła się właśnie na boisku. Kibice witają ich ogromnym dopingiem. Także będzie się działo. Trenerze, jaki wynik dzisiaj trener obstawia? Pozytywny. Arka Gdynia, Kościerzyna. 1000 osób na stadionie, super wydarzenie, naprawdę rewelacja, świetna mobilizacja. Pozdrawiam. Jest niedziela, godzina 18, Ekstraklasa wraca do Gdyni. Zapraszamy na mecz Arka Lech. Będzie się działo, będą emocje.
Sędzia spotkania pan Bartosz Markowski zakończył to zdanko, pierwszą część. Bardzo dobrze. Brakuje bramki tylko. Lech na razie bez argumentów. Myślę, że w porządku, szkoda tej sytuacji, którą miał Lucas Arandia, ale myślę, że w drugiej połowie poprawimy i wygramy ten mecz. Dawaj panowie, trzymamy się razem. Weźmy na plac, przypalmy troszeczkę, żeby się dobrze zaadoptować do tej drugiej połowy. A panowie sędziowie są dawać, gdzie my byli nogi nie masz! Szkoda, ale co no? No wynik sprawiedliwy, co? Ja wiem, czy jest... No to nie, co mam więcej informacji? A co, ty, nie ma sprawiedliwości w życiu. Jaki wynik sprawiedliwy? Mieliśmy wygrać, no co sprawiedliwy? Wiadomo, zawsze. Szkoda. Ale lepiej dwóch rannych, jak jeden zabity, nie? Do lasu, do lasu. Do lasu lepiej.